zakup domu lub mieszkania, tu remoncik, a tam zmiana. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. A w ofercie finansowej mamy teraz luksusowe hipoteki mieszkaniowe. Już od 2,55%. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu. A&J Majerski Jewelers, Toronto, skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30 ulicy. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczystości upamiętniające 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w niedzielę 5 maja. O godzinie 11 w kościele świętego Stanisława przy ulicy Denison odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Po Eucharystii spotkamy się w domu SPK przy 206 Beverly Street, gdzie czynna będzie restauracja. O godzinie 14 spod budynku SPK wyruszy pochód ulicami Toronto pod Parlament Ontaryjski, gdzie odbędzie się oficjalna uroczystość oraz podniesienie na maszt polskiej flagi. Na uroczystości trzeciomajowe w niedzielę 5 maja zaprasza również okręg Mississauga KPK. O godzinie 10.15 odbędzie się defilada organizacji zrzeszonych w kongresie z parku Meadow Glen do kościoła świętego Maksymiana Kolbe. O godzinie 11 sprawowana będzie msza święta w intencji ojczyzny, a po Eucharystii przemaszerujemy pod pomnik patrioty przy Centrum Kultury imienia Jana Pawła II, gdzie będzie miała miejsce uroczystość oraz podniesienie na maszty flag polskiej i kanadyjskiej. Proboszcz parafii Ducha Świętego w Barrie, ksiądz Tadeusz Walczyk, zaprasza na uroczystość wniesienia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej do nowego kościoła przy 650 Essa Road w niedzielę 5 maja o godzinie 12. Po mszy świętej parafia zaprasza na poczęstunek. Informujemy Państwa o nadchodzącym niepowtarzalnym recitalu Leszka Długosza, legendy krakowskiego kabaretu Piwnica pod Baranami, który wystąpi w Toronto 5 maja o godzinie 17 w domu SPK przy 206 Beverly Street. W niedzielę 5 maja o godzinie 19.30 w domu SPK przy 206 Beverly Street w Toronto odbędzie się druga parada talentów i casting Cafe Pasja. Śpiew, muzyka i taniec w wykonaniu znanych polonijnych artystów. Faridy, Teresy Klimuszko, Jana Kornela oraz Kasi Szeligi, Nika Gądzika, Adriany Sera i wielu młodych talentów. Stowarzyszenie Inżynierów Polskich oraz Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zapraszają na spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu w latach 2006-2007 Pawłem Szałamachą. Temat spotkania, które odbędzie się w poniedziałek 6 maja o godzinie 19 w domu SPK przy 206 Beverly Street, to własna waluta i przemysł jako podstawy programu gospodarczego Polski. Paweł Szałamacha, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i College of Europe w Brugi, jest współzałożycielem Instytutu Sobieskiego, będąc w latach 2008-2011 jego prezesem, zaś od jesieni 2011 roku jest posłem na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Konsulat Generalny Polski w Toronto zaprasza na otwarcie przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej wystawy pod tytułem Operation AB Katyń – The Destruction of the Polish Elite at the Beginning of World War II w czwartek 9 maja o godzinie 6 po południu w Monk School of Global Affairs na Uniwersytecie Torontońskim przy 1 Devonshire Place. Po uroczystym otwarciu ekspozycji odczyt wygłosi dr Krzysztof Persak z IPN-u. Wystawa będzie czynna do 15 maja. Okręg Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na wernisaż tej samej wystawy w czwartek 16 maja o godzinie 6.30 po południu w Mississauga Central Library przy 301 Burnham Thorpe Road. Po otwarciu ekspozycji odczyt wygłosi dr Andrzej Zawistowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa będzie czynna do 22 maja.
Uniwersytet Otwarty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz parafia świętego Maksymiana Kolbe w Mysysadze zapraszają na wykłady profesorów KUL-u. 10 maja o godzinie 20 w sali parafialnej kościoła świętego Maksymiana Kolbe historyk profesor Krzysztof Stanowski wygłosi odczyt na temat od solidarności do solidarności międzynarodowej, rola Polski w świecie. Zaś 12 maja o godzinie 20 publicysta Szymon Holownia mówił będzie na temat pół wieku po soborze, kościół w Polsce, Kościół w świecie. Na oba wykłady wstęp wolny. W sobotę 11 maja o godzinie 18 w sali Banquet Royal w Mysysadze odbędzie się bankiet z udziałem gości z Polski. Myślą przewodnią wykładów, jakie odbędą się podczas bankietu, będzie współczesna Polska, jej miejsce w świecie, a wartości chrześcijańskie. Fundacja Maksymiliana Kolbe zaprasza na wiosenną zabawę Polkas and Rock'n'Roll w piątek 10 maja o godzinie 7 wieczorem w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mysysadze. Do tańca grać będą zespoły John Gura Band i The Wasted Nights. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na działalność i udoskonalenie Centrum Kultury służącego społeczności polskiej jak i kanadyjskiej. Zawiadamiamy Państwa, że tegoroczny Festiwal Kultur Karasaga 2013 odbędzie się w dniach od 24 do 26 maja. Polski pawilon, działający pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RP w Toronto, mieścił się będzie w Mississauga Valley Arena przy 1275 Mississauga Valley Boulevard. Organizatorzy polskiego pawilonu oferują możliwość nabycia miejsc na stoiska handlowe dla wyrobów z Polski, np. biżuterii, szkła czy tkanin artystycznych. Organizatorzy zwracają się do Państwa również z prośbą o sponsorstwo na pokrycie kosztów oraz występów zespołów polonijnych i materiałów reklamowych. Fundusz Dziedzictwa Polek zaprasza na 13. Festiwal Chórów Polonijnych w Kanadzie 9 czerwca o godzinie 15 w kościele świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton. Repertuar dowolny, czas trwania występu 10 minut. Organizatorzy zapraszają wszystkie chóry z Kanady. Informujemy Państwa, że podczas odbywającego się tydzień temu walnego zebrania członków Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza na dwa wakujące miejsca w Radzie Dyrektorów wybrani zostali pani Elżbieta Morgan i pan Antoni Pakulski. Wyboru dokonano poprzez aklamację, gdyż na dwa miejsca swą kandydaturę zgłosiły tylko te dwie osoby. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia!